No idę zobaczyć bliżej, pokażę wam urodziny Skierniewic, więc zobaczmy, jak to wygląda. Się zaczyna dziać, super klimat. Tak właśnie dzisiaj jest w moim mieście. Dzisiaj jestem tak ubrany, bo jest naprawdę zimno. W ogóle nie mam tych rękawiczek, chociaż szkoda, że nie mam. Tutaj są rozstawione, czyli można sobie coś kupić. Ludzie tam sobie coś kupują, więc jest super. A ja za chwilę tak jadę, bo się śpieszę. To jest taki, wiecie, vlog krótki, 5 minut będzie trwał jakoś. Skoro jest to szczególny dzień w moim mieście, no to u mnie nie zabraknie piwka oczywiście. Wiecie, o co chodzi? No, za zdrowie, w sensie za to, żeby Skierniewice trwały jak najdłużej. Wiecznie. Dobra, tutaj wam pokażę dalej. Muzyka spoko, taniec spoko. Oceniajcie w komentarzach. No i oczywiście jeszcze z walentynek są tutaj takie serduszka, można robić zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. To tutaj, w tym miejscu zaczęła się moja przygoda z Palhajs TV i powiem wam tak, że było super, że było naprawdę, naprawdę spoko. I oczywiście to tutaj też było pierwsze spotkanie, gdy przeprowadzał ze mną Marcin wywiad. No, a teraz w tej chwili tutaj mamy coś, może po Palhajs TV, może nie, żołądkowa. Skoro są dzisiaj urodziny Skierniewic, no to trzeba to jakoś uczcić. No i oczywiście życzyć mojemu miastu wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, żeby to miasto się rozwijało, żeby to miasto po prostu tętniło życiem, żeby tutaj ludzie chcieli mieszkać i to bardzo dobrzy ludzie, super ludzie, przyjaźni, mili, uśmiechnięci. No i oczywiście, żeby to miasto się rozbudowywało, tak? No wiecie, o co chodzi. Chyba dobrze powiedziałem. Przed łykiem miałem powiedzieć twoje zdrowie, miasto Skierniewice. Jeszcze raz. Twoje zdrowie, miasto Skierniewice.
Nie wycinam tego, bo będzie śmiesznie. I powiem wam tak, że miasto Skierniewice zostało założone naprawdę w fajny sposób i zachęcam was i polecam do przeczytania historii właśnie o Skierniewicach, bo jest naprawdę ciekawa, bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj w ogóle powiem wam tak, że jest tutaj miejski park w Skierniewicach i powiem wam tak, że on wygląda pięknie, super. Na początku widzieliście, co się dzieje na rynku. No, może nie coś dużego, nie coś wielkiego, ale zawsze się coś po prostu dzieje. Tutaj jest właśnie stacja kolejowa w Skierniewicach, no i tak dalej. Oczywiście super. To miejsce tutaj była, no, wódeczka z wuwuniem. No, ta cała historia z Palhais TV. Gdzieś tam zapamiętam zawsze do końca życia, że wiecie, że byłem tak na odcinkach Palhais, że tam się działo dużo fajnego, ciekawego. Pozdrawiam oczywiście całą ekipę Palhais TV, a szczególnie Marcina. No, o, tutaj właśnie widzę, jak pociąg sobie jedzie. On jedzie z Łodzi pewnie do Warszawy albo już do Skierniewic i on tu będzie gdzieś tam stał sobie, no nie? Widzimy się u mnie w domu. Przed chwilą padał deszcz, jest to drugi dzień, wczoraj były urodziny Skierniewic i powiem wam tak, że dzisiaj jest naprawdę zimno i to wszystko robi mi pod górkę. No tak, bo chciałem materiału na dworzu, a nie będzie. No i oczywiście chciałem na dzisiejszym vlogu dodać jakieś informacje o Skierniewicach, nie wiem, coś z Wikipedii czy coś takiego. Możliwe, że mi się uda, a jak się uda, to będzie fajnie. No i oczywiście dzięki za oglądanie vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał. No bo w sumie coś się działo. Pozdro.